Lokalny samorząd powinien podejmować wszelkie działania sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu zasobu mieszkaniowego, a także tworzyć projekty urbanizacji miasta pod budownictwo jednorodzinne. Rolą samorządu jest również tworzyć i wcielać w życie konkretne strategie budownictwa mieszkaniowego i zasiedlania mieszkań oraz monitorować ich realizację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Tarnobrzega, prezydent przygotował plan urbanizacji części miasta pod budownictwo jednorodzinne. Miasto dysponuje bardzo wieloma działkami. Te działki pozostawały nieuzbrojone, dlatego doszliśmy do wniosku, że pierwszą rzeczą, która na tych działkach powinna się pojawić, to media, woda, kanalizacja. Krótko mówiąc, przygotowanie całej kompleksowej infrastruktury technicznej. Widzimy bardzo duże zainteresowanie działkami. Co kilka miesięcy kolejne działki są sprzedawane i drodzy Państwo, dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli ten plan urbanizacyjny. Między innymi zaczynamy od osiedla Borów. Przygotowaliśmy, drodzy Państwo, 16 działek przy ulicy Tarninowej i ulicy Litewskiej. I zapraszam Państwa serdecznie. 7 września 2021 roku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Obserwujemy dużą dynamikę w budowie domów jednorodzinnych na przestrzeni ostatnich lat. Obserwujemy, uczestniczymy właściwie w tym procesie, uzbrajając nowe tereny w sieci wodno-kanalizacyjne. Dla przykładu powiem, że do roku 2018 poziom inwestycji to 1,5 do 1,5 miliona złotych rocznie inwestycji liniowych, natomiast do roku 2019, 2021, czyli obecne i przyszłe lata, to przynajmniej 2,5 miliona złotych. To sieć o długości ponad 8 km, to uzbrojenie ponad 200 nowych działek na terenie miasta. Duża część naszych inwestycji dotyczy Borowa. Na Borowie w tym roku uzbroimy do 100 działek, około 90, za kwotę 1 milion złotych. Plany wynikające z rozwoju miasta, z potrzeb mieszkańców na przyszłe lata są jeszcze bogatsze. Będzie tu duża ilość działek, będą tu głównie trzy tereny, trzy obszary przy ulicy Malinowej w Ocicach. Są to działki przy ulicy Szafirowej, na tyłach Dukatu, na Mokrzyszowie i na ulicy Zamkowej. Pomimo to, iż blisko 40% miasta jest wyłączone spod zabudowy na dzień dzisiejszy, okresowo być może, mamy taką nadzieję, z powodu terenów szczególnego zagrożenia powodzią, które to zostały po prostu wprowadzone na terenie miasta przez Wody Polskie, mamy widoczny wzrost ilości wydawanych pozwoleń na budowę, czyli wzrost ruchu budowlanego. Również wzrost wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla terenów, gdzie nie jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I tak, jeżeli chodzi o rok 2018, pozwoleń na budowę było ogółem 246, w 2019 266, w 2020 305 pozwoleń na budowę. Natomiast w tym roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli 2020, mamy o 25% więcej wniosków o wydanie pozwolenia na budowę. W szczególności są to osiedla, osiedle Borów, osiedle Mokrzyszów, osiedle Ocice, Miechocin też, również osiedle Dzików, tam gdzie nie ma terenów zagrożenia powodziowego. Przypominamy, że 7 września 2021 roku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na 16 działek położonych na terenie osiedla Borów, a dokładnie od ulic Tarninowej i Litewskiej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w przetargu.